Robert Tutkowski, dzień dobry, tym razem z gościnnej kawiarni Lokator, książki i kawa, czy kawa i książki z Krakowa. I rozmawiamy z Barbarą Sadurską, autorką książki Mapa, jednej z pięciu książek nominowanej w tegorocznej edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Dzień dobry Basiu, cześć Basiu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja dwa słowa o tobie, jeżeli coś opuszczę, to mam nadzieję dopowiesz. Prawniczka zajmująca się w sposób szczególny, czy wyspecjalizowana w prawie autorskim. Żeglarka, jeżeli dobrze odczytuję różnego rodzaju twoje wypowiedzi. Kiedyś przewodnik turystyczny także w Bieszczadach. I to wtedy zainteresowanie mapami się zrodziło, prawda? Jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej? Jeszcze Zbierałaś wcześniej. Mapy? Zbierałam mapy, ale pamiętam bardzo wczesne moje dzieciństwo. Jeszcze żył mój dziadek i on miał atlas, kieszonkowy atlas geograficzny z 1936 roku. Uwielbiałam go. Teraz pisarka. Czy pewnie sama się pisarką nie nazwiesz, jak obserwowałem różnego rodzaju twoje wypowiedzi. Autorka opowiadań nagradzanych, autorka scenariuszy i autorka książki Mapa. Genezę słowa mapa i zamiłowanie do map, to już wiemy, ale o genezę samej książki muszę cię zapytać. Wiem, że powiedziałaś kiedyś, że w momencie, w którym tę książkę napisałaś, oddajesz ją czytelnikom, nie chcesz za specjalnie o niej mówić, żeby nie zawężać, bo to odbiorca niech sobie doczytuje, wyczytuje i interpretuje mapę. No ale porozmawiajmy, spróbujmy rozszerzać tę mapę, ale zacznijmy od tej genezy. Jak doszło do mapy? Jak ona się zaczęła? Jakie były drogi dojścia? Jakie kroki? Co było pierwsze? Pierwsze było opowiadanie pod tytułem Mapa. Ono tutaj w zbiorze jest jako drugie. Napisałam je, bo umówiłam się ze znajomymi, że weźmiemy udział w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu. To był rok, w którym wzięłam udział w warsztatach wydawnictwa Czarne. Tam poznałam bardzo fajnych ludzi. No i właśnie umówiliśmy się, że napiszemy opowiadania na ten konkurs i że może spotkamy się potem jeszcze raz we Wrocławiu. I pisałam to opowiadanie w lipcu. Pamiętam, że pojechałam z moim synem do Puszczy Augustowskiej. Rozbiliśmy się namiotami nad brzegiem jeziora. To było jezioro Serwy objęte całkowitą ciszą, bo tam jest rezerwat przyrody Wyspa Kormoranów. Byłam tam z przyjacielem, który też był ze swoimi córkami i pisałam to opowiadanie w warunkach dalekich od komfortowych. Siedziałam oparta plecami o sosnę na igliwiu i szyszkach. Prąd miałam podciągnięty na kilku kablach takich grubych, no bo to było pole namiotowe, więc tylko jedno wejście elektryczne, tak, dokładnie. Miałam rozłożony na parasol, dlatego że były przelotne deszcze. No i ja to tam jestem nieprzemakalna, bo mam skórę, ale laptop, no sorry, był cenniejszy. Tak, można było stracić wszystko, co się napisało do tej pory. Dokładnie tak. Więc siedziałam, nie miałam tam internetu. Wieczorami przy ognisku podczytywałam Jurkowi to, co napisałam. On wprowadzał swoje uwagi, zazwyczaj bardzo pozytywne. No i jak przyszedł czas wysłania tego opowiadania, pojechałam z Grześkiem, z moim synem do Augustowa, do kawiarni, bo tam był internet. Zamówiłam mu czekoladę, a sobie kawę, bo ja bez kawy ciężko funkcjonuję. I wysłałam to. Problem polega na tym, że źle pomnożyłam ilość stron? Ilość stron przez ilość znaków. No i dzień później dostałam informację, że niestety regulaminowo to opowiadanie nie może zostać przyjęte do konkursu. W konkursie nie uczestniczyło, ale jak rozumiem, postanowiła się obudować bardziej chyba w tej sytuacji, tak? A to zrobić też z tego projekt większy. Wiesz co, to była taka sytuacja, że ja naprawdę byłam bardzo zła, bardzo sfrustrowana. Szłam sobie ulicą Zygmuntowską w Augustowie i Grzesiek próbował mnie pocieszyć jak tylko umiał, a ja zadzwoniłam do Jurka i mówię, słuchaj Jurek, akurat wtedy do męża nie mogłam zadzwonić, do Sylwka, bo on był na morzu i był poza zasięgiem, więc zadzwoniłam do Jurka, mówię, Jurek, to opowiadanie niestety przepadło, a on mówi, napisz resztę. I to napisz resztę było niezwykle uwalniające, bo rzeczywiście, wiesz,
To miało być opowiadanie, w związku z czym musiałam trzymać się pewnych ram. Odcinałam niektóre pomysły, wątki, które mi się rozwijały. To naprawdę czułam się tak, jakbym odcinała gałęzie. I rozmawialiśmy o tym przy ognisku właśnie z moim przyjacielem, z Jurkiem. No i on o tym wiedział. Nie? Wiedział, jakie pomysły nie zostaną rozwinięte, bo wykraczają poza granice jednego opowiadania. Czyli po tym, co ci powiedział, pozwoliłaś tym pomysłom rozkwitnąć po prostu. Tak. Tak, one mnie już poprowadziły. To było tak, że w sobotę byliśmy na przykład pojechaliśmy do Sejn. Tam w Białej Synagodze był fantastyczny koncert Orkiestry Sejneńskiej z Mikołajem Trzaską. Znakomity, mocny, jazzowy koncert. I wracałam później samochodem, wracaliśmy w dwa samochody, Jurek prowadził swój, ja swoją starą Toyotę. I jeszcze mi ten jazz brzmiał w uszach. Ciemna noc, wiesz, tam są takie długie, proste, nieoświetlone drogi przez... Wąskie przez puszczę, gdzie właściwie tylko światła reflektorów wyłaniają drzewa z mroku. I tam zobaczyłam mojego drugiego bohatera, tego z bezsenności. Nie? I pomyślałam sobie, no fajny bohater, ale dobra, ja już nie muszę tego pisać, bo to opowiadanie poszło na konkurs. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jeszcze nie odczytałam tego maila, nie? Ale już mi się pojawiło drugie opowiadanie, którego nie chciałam napisać. Nie miałam takiego pomysłu. I z tego, że z tej frustracji, z tej złości, że mapa nie została w ogóle wzięta pod uwagę, bardzo słusznie, sama bym taką samą decyzję podjęła. Z tego zrodziły się wszystkie kolejne wątki i wszystkie kolejne opowiadania. Muszę cię zapytać o jedną rzecz. Używasz sformułowania opowiadanie. Podobnie jak duża grupa w tej chwili chyba odbiorców tego tekstu, czytelników, nie zgadzam się z tym, że to są opowiadania, tylko że dla mnie jest to zamknięta, skończona, przemyślna całość. Raczej bym używał sformułowania rozdziały. Ty też użyłaś kiedyś określenia, że całość spina się w jedną fabułę. Tak. Więc dla ciebie to są bardziej opowiadania czy rozdziały? Powieść czy opowiadania? Dla mnie to są opowiadania. Ja je pisałam jako osobne opowiadania, które wyrastają z jednego pnia i spinają się w jedną całość. Ale to niektóre wątki zobaczyłam po napisaniu. I w procesie redakcji troszkę się pobawiłam to było dla mnie bardzo przyjemne i właściwie bardzo lubię to robić. Pobawiłam się trochę w mechanika. Tutaj dokręciłam śrubkę, tam zdjęłam trochę tekstu. Czy mechanik w przypadku tekstu literackiego oznacza, wyrzucam coś, dodaję coś, tak? Tu dokręcam, tam poluzowuję. Całość wygląda tak, jak wygląda. Mapa to wędrówka po Europie i skakanie też w czasie, w poszukiwaniu jednego przedmiotu, tej tytułowej mapy, wyrysowanej złotymi opiłkami na najprzedniejszym pergaminie. Czym ta mapa dla ciebie jest? Ja ją widzę jako katalizator złej strony człowieka. Nie jesteś odosobniony. Natomiast ja w związku z tym, że rzeczywiście już kilka razy mnie o to pytano, zaczęłam się nad tym zastanawiać i doszłam do trochę innych wniosków. Zafascynowała mnie postać Andreasa Bianco, jednego z dwóch autorów tej mapy, która nazywa się mapą Fra Mauro. Fra Mauro to był ten stary kartograf i mnich. Święty. Natomiast Andreas Bianco jest żeglarzem, nawigatorem, człowiekiem, który szczytuje pozycję gwiazd
i przede wszystkim jego żywiołem jest przestrzeń, morze, wiatr, powietrze. Taka wolność, że nie ma horyzontu, że tam dalej jest nie wiadomo co. Nie? To jest ten człowiek, który pożąda wolności najbardziej na świecie i dla którego żeglowanie jest kwintesencją życia. On jest urodzonym nawigatorem. Ma możnego wuja, króla Portugalii, to jest postać historyczna. Ja docierałam do informacji o nim po łacinie, po włosku, po angielsku. Wszystkie one sprowadzają się do mniej więcej jednego lub dwóch zdań. Ale wyobraziłam go sobie jako właśnie takiego człowieka. I jego możny wuj, król Portugalii, postanowił go za coś ukarać, nie wiem za co. I skazał go na pobyt w klasztorze. Miał mu narysować mapę świata, jedną z pierwszych map świata. Ale mapa dawała wtedy władzę. Dawała wtedy władzę. I on, jako 20-parolatek, wie, że za taką mapę może kupić sobie wszystko. Fra Mauro chce za nią kupić zbawienie, a Andreas Bianco chce za nią kupić wolność. Dla niego ta mapa jest ceną wolności. Dlaczego szukają tej mapy inni? Dlaczego szuka jej inkwizytor? Dlaczego na niej jest wejście do piekła? Bo troszeczkę stoisz obok historii. Nie znalazłem informacji, żeby na mapie Fra Mauro było wejście do piekła wymalowane. Tam był raj namalowany. Więc dwa pytania. Raj jest tożsamy w takim układzie u ciebie z piekłem? Czy to w ogóle błędna ścieżka? Ale po drugie, po co szukają jej ci inni? I dlaczego tym poszukiwaniom zawsze towarzyszy, w moim odczuciu, zawsze towarzyszy zło? Do tego zmierzam. Andreas Bianco rysował mapę, za którą wyobraził sobie, że kupi sobie wolność, że zawiezie ją królowi Portugalii i w zamian za to otrzyma od niego wolność. 20 lat spędził rysując mapę. Liczył na to, że teraz już będzie wolnym człowiekiem, że będzie mógł znowu wypłynąć na morze. Ale on tę mapę traci. Jedna z kopii, ta kopia, którą on sobie wyobraził, że zawiezie królowi, ginie. I wtedy on przeklina swój los. Nie umrę, dopóki jej nie odnajdę. Pomyśl, co mógł czuć mężczyzna, który właśnie stracił podstawowy atut. Nie? To jest mapa, której pożądają wszyscy. Królowie, możni, papież. Każdy chciał mieć tę mapę, bo ona dawała władzę i władztwo nad terenami tam narysowanymi. Tak, powiedziałaś kiedyś, można było położyć palec i powiedzieć, to jest moje. Tak jest. Zawłaszczyć. Tak jest, zdominować. Zawłaszczyć i zdominować. I rozciągnąć tam swoje wpływy. No i w takim ujęciu tkwi ziarno zła, prawda? Fra Mauro rysował z najświeższą wiedzą, rozmawiając z żeglarzami, którzy wchodzili do portu. Oni mu opowiadali. To na tych mapach, tam wtedy wyrysowywanych, po raz pierwszy Afryka pojawia się jako, że można ją opłynąć, że jest taki ląd. Czyli ta mapa równała się wiedzy. Tak, w pewnym sensie tak. Ale też zobacz, nieprzypadkowo pojawia się Andreas Bianco jako jeden z autorów tej mapy. On tych lądów doświadczył, tak? Mhm. On doświadczył tego brzegu, tej linii. I myślę, że jego doświadczenie było fundamentalne dla rysowania tej mapy. Powiązania z Rembrandtem. Ja też widzę powiązania z Goethe. Nieprzypadkowo, czy, oczywiście. No właśnie, czy mogłabyś ty rozwinąć? Ja nie będę rozwijał.
Faust Rembrandta pojawił się w pierwszym opowiadaniu. Zawisł na ścianie w bibliotece ojca. W gabinecie ojca, bo to jest taka biblioteka, nie biblioteka. To jest biblioteka, w której nie ma książek. Są mapy, plany, rysunki. Jest i ta akwaforta. I właśnie na ścianie wisi akwaforta Rembrandta pod tytułem Faust. Ja ją powiesiłam tam, oczywiście w sensie metaforycznym. Wyobraziłam ją sobie i ją opisałam. Chyba trochę przypadkowo. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Wtedy nie wiedziałam, ale... A teraz już wiesz? No teraz już wiem. Ona natychmiast zaczęła pracować. I wiedziałam, że będę chciała przedstawić drogę dojścia, jak się to stało, że ta akwaforta zawisła na ścianie, kto ją przyniósł, to jest bardzo ważne. No i też pokazuje ciągłość pewnej bohaterki, tak, tak. No ale z tym Faustem miałam pewien problem, bo owszem, Rembrandt stworzył akwafortę i jest kilka jego odbitek, ale to jest Faust, który pochyla się nad globusem i jest bardziej alter ego Rembrandta z potężnym nohalem. To jest przepiękna akwaforta, ale ja nie potrzebowałam globusa, więc przeglądając rysunki Rembrandta, zresztą w tekście znajduje się kilka z nich opisanych. Tak? Jak Rembrandt otwiera drzwi żebrakom, to ja sobie tego nie wyobraziłam. Ja to zobaczyłam na jego rysunkach. On narysował żebraków u drzwi. Czy jak opisuje pierwszą kochankę Rembrandta, to ja nie wyobraziłam jej sobie, ja ją widziałam na jego obrazie. Z tym właśnie kaftanem pomarszczonym, z obwisłymi policzkami, zmęczoną kobietę 40-letnią. Więc tutaj tego Rembrandta jest dużo, ale to jest wynik tego, że ja go lubię i miałam w domu kilka jego albumów, więc miałam to pod ręką. A Goethe? Małgorzata jakoś tu pobrzmiewa? Wiesz co, z Goethem to jest taka historia bardzo dziwna. Goethe i doktor Faustus. Motyw faustowski, tylko że właśnie, tutaj ten motyw faustowski jest trochę rebur. Ja go odwróciłam. Natomiast zupełnie jako anegdotę mogę opowiedzieć, że wróciłam z tych słynnych wakacji w lipcu 16 roku z synem. Rozpakowałam się, zrobiłam pranie i przyszłam do lokatora na kawę, bo ja tutaj przychodzę na kawę czasem. I wpadł mi w ręce najnowszy podwójny numer Literatury na świecie, w którym było właśnie nowe tłumaczenie drugiej części Fausta Goethego. Przypadek. Nie? Właśnie skończyłam pisać o tym, że jest Faust na ścianie w gabinecie. Wiesz, jeden z mocniejszych prądów filozoficznych mówi, że światem rządzi przypadek. Więc... No właśnie. A tutaj trafiam na nowe tłumaczenie, które wchłonęłam tak jak spragniony wody. Chciało mi się pić i po prostu dostałam to do ręki. Zapytam cię o kobiety w tej książce, bo to jest... One tu wszystkie są, mam wrażenie, pokrzywdzone. Wszystkie są ofiarami, prawda? Tak, ale w jakim sensie? Kobiety na placu obozowym, na których dokonywane są eksperymenty, ktoś im wytnie żywe płody. Służąca, w której zakochuje się Rembrandt, tak, którą ta miłość doprowadza do szaleństwa, a z kolei w książce właściwie ona zostaje za Rembrandta skazana. Ta, która u sprzedawcy w antykwariacie próbuje przeczekać, próbuje się niemiecka ukryć. Żydówka. Niemiecka Żydówka. One nie mają łatwo w życiu. O tak, to prawda. Wiesz co, przede wszystkim
Żadna z nich nie ma imienia. Zauważ, że mężczyźni mają imię, nazwisko, a zazwyczaj podaje też imiona i nazwiska ich męskich przodków. Natomiast trudnym dla mnie zabiegiem było pozbawienie imion kobiet. To jest mój celowy zabieg. Ja tak sobie to wymyśliłam i tak pisałam. To jest trudniejsze o tyle, że wiesz, łatwiej jest napisać powiedziała Cecylia, niż powiedziała ta, która nosi suknię z długimi czarnymi rękawami. Na przykład, zamykając drzwi, albo tak. Otwierając kufer. Tak jest. Natomiast ten pomysł, znaczy to nie jest pomysł, to jest pewna potrzeba zaznaczenia braku, podkreślenia tego, że ten świat jest odwrócony, niepełny. Bo taka też jest mapa, prawda? To jest mapa odwróconego świata. Tak, ona jest rzeczywiście odwrotnie zorientowana. I trochę ten świat tak wyglądał. Wzięłam to stąd, że kiedyś interesowałam się cmentarzami i kiedy miałam tyle lat, co moja córka, albo trochę więcej, czyli 16, 17, 20, 22, jeździłam z aparatem fotograficznym po różnych cmentarzach i robiłam zdjęcia. I okazuje się, że na wielu cmentarzach jest mniej kobiet niż mężczyzn. To nieprawdopodobne. Gdyby to była różnica 40% do 60%, no trudno. Ale w niektórych miejscach to jest 80 do 20. Na starych cmentarzach tak to wygląda. Analizowałaś, sprawdzałaś, z czego to wynika? Tak, nie naukowo, ale tak. Pytałam też o to specjalistów, którzy zajmują się na przykład nagrobkami żydowskimi i okazuje się, ale też starymi europejskimi miejscami pochówków, okazuje się, że kobiety, które zmarły przed wyjściem za mąż, albo służące, albo kobiety, które zmarły w połogu, nie mają swojego imienia. Są chowane w grobach rodzinnych, ale nie pojawia się inskrypcja, na kamieniu nie jest wyryte ich imię. Ich nie było. Ich nie było. Nie było pamięci o nich. Prawda? Mhm. Jak symbolicznie pokazuje układ sił i władzy w tym świecie. Nie, że... To nadal męski świat. Opresyjny. Taki, w którym kobiety bez imienia stają się niewidzialne. I właściwie im bardziej niewidzialna staje się kobieta, tym lepiej wypełnia swoją rolę. Nie tak? No, ja nie potrafię się z tym zgodzić, natomiast rozumiem, że to taka... Nie tak to wygląda? Tak to wygląda. Właśnie. I z tego braku... Ja lubię interpretować z braku. Milczenie jest dla mnie informacją, jest dla mnie... Czasami ważniejszą nawet, niż to, co jest podane in expressis verbis. To, czego nie można właśnie. Mhm. To, czego nie można powiedzieć, jest najczęściej bardzo ważne i warte powiedzenia. Jesteśmy kulturą przemilczania. Usuwania i odsuwania. O, pięknie to ująłeś. Na zakończenie jedną rzecz, bo o mapie można byłoby rozmawiać godzinami, my prawdopodobnie nigdy nie przegadamy mapy. I dobrze, taka powinna być literatura. O literaturę już się nie zdążę zapytać, może kiedyś we Wsoli, może będziemy mieli... O wiele bardziej lubię opowiadać o książkach, które przeczytałam, niż te opowiadania, które napisałam. Natomiast bardziej jestem czytelniczką niż autorką. Powiedziałaś, że oddajesz tę książkę czytelnikom, oni ją swoimi odczytaniami będą wzbogacali, ale powiedz mi, czy mapa ci się trochę nie zerwała ze smyczy? To znaczy, czy trafiłaś na takie odczytania, które zobaczyłaś i powiedziałaś, o kurczę, to tak też można to odczytać? Byłaś zaskoczona tym, jak ludzie ją czytają? Ona nigdy nie była na smyczy. Nie musiała mi się w ogóle zrywać. W momencie, kiedy oddałam ją w ręce Niszy,
ona po prostu poszła w świat i jest już, żyje swoim życiem i bardzo dobrze. Barbara Sadurska, autorka książki Mapa, jednej z pięciu książek nominowanych w tegorocznej edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.